Dziennik informacyjny telewizji Dami Legnica codziennie od poniedziałku do piątku. Premierowe wydanie Sieć Wektra, godzina 17.20. Telewizja Łużyce, godzina 18.20. Serdecznie zapraszamy. Dzień dobry, Mateusz Banasz, zapraszam na informacje telewizji Dami z Legnicy. A dziś w informacjach makabryczna zbrodnia w centrum oraz co się stanie ze słynnym szaletem. Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotni poranek przy ulicy Chojnowskiej. 28-latek pod wpływem narkotyków skatował przypadkowo spotkanego 65-letniego mężczyznę. Mordercy grozi dożywocie. Do makabrycznej zbrodni doszło w samym centrum miasta. Marcin M. zachowywał się bardzo agresywnie na targowisku miejskim w Legnicy. Było to gdzieś około 5 rano, gdzie niszczył mienie. Następnie stamtąd udał się w kierunku ulicy Chojnowskiej, gdzie spotkał przypadkową swoją ofiarę, mężczyznę, który w tym czasie udawał się do piekarni po zakup pieczywa. Wszystko wskazuje na to, że morderca nie miał żadnego powodu, by zaatakować. Zaczął kopać pokrzywdzonego, zadając mu szereg bardzo poważnych obrażeń głowy, które skutkowały jego zgonem na miejscu zdarzenia. Policjanci zatrzymali napastnika chwilę po zdarzeniu. Starszego mężczyzny mimo przyjazdu pogotowia i natychmiastowej reanimacji nie udało się uratować. Wiadomo, że 28-letni Marcin N. był pod wpływem narkotyków. Znaleziono przy nim także heroinę. Na wniosek prokuratury zabójca został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu dożywocie. W Legnicy przeprowadzono trudną operację usunięcia guza mózgu o kobiety będącej w ciąży. Kobieta nie chciała zgodzić się na interwencję lekarzy, którzy dawali jej od kilku do kilkunastu godzin życia. Jaki jest finał tej historii? O tym w naszej relacji. W sierpniu sukces odnieśli legniccy lekarze, którzy usunęli niebezpiecznego guza mózgu kobiecie w ciąży. Udało nam się uratować kobietę, która przybyła do nas, zdaje się to w sierpniu się działo, jeśli nie pamięć nie myli, chora z olbrzymim guzem, tak zwanej czwartej komory, olbrzymim guzem mózgu. To była osoba w bezpośrednim zagrożeniu życia tak naprawdę. Tak naprawdę o jej losach musiała decydować najbliższych kilkanaście godzin. A chcąc chronić dziecko, nie chciała zgodzić się na operację, jednak przekonał ją szpitalny psychiatra. Operacja trwała kilka godzin i powiodła się, dzięki czemu pacjentka mogła zostać szczęśliwą mamą. W piątek dziecko urodziło się o masie niecałe 1,5 kg w kondycji, która powoduje, że możemy spokojnie patrzeć w jego przyszłość i ocenić, że rokowania są pomyślne. Dziecko jest wcześniakiem. Dziecko jest wcześniakiem, bo tak zadecydowali lekarze. Konsylium lekarskie podjęło decyzję o tym, żeby odłożyć radioterapię, no, która jest absolutnie niewskazana w ciąży. Ona dla dorosłego człowieka jest bardzo mocno obciążająca, a co dopiero dla dopiero co rozwijającego się płodu. Zapadła decyzja, że ciąża zostanie rozwiązana w momencie, kiedy będzie taka bezpieczna możliwość i dopiero wtedy pacjentka przystąpi do radioterapii. Według szpitala to nie sukces jednego lekarza, a całego zespołu. To jest sukces szpitala, to jest bardzo ważna rzecz, bo w tym wypadku to nazywam grą zespołową. To znaczy tutaj wielu ludzi zadziałało i wielu ludzi spełniło swoje zadanie, a nawet trochę więcej. To się złoży rzeczywiście, jak uważam, na spory sukces. Sukces, dzięki któremu udało się uratować dwa życia. Legnica słynie z Henryka Pobożnego, a także bycia przed laty Małą Moskwą. Swego czasu głośno było również o jednej z legnickich toalet. O szalet na piekarach kłócili się politycy, pisały o nim media, głos w sprawie zabierał nawet ksiądz. Dziś to już pewne, miasto zarządziło jego rozbiórkę. Szanowni Państwo, informujemy, że najsłynniejszy, będący w przeszłości na ustach wszystkich polskich mediów,
Szalet. Tak, tak, ten, który podziwiać można na osiedlu Piekary przy ulicy Wierzyńskiego, jest w trakcie rozbiórki. Legnica postanowiła w końcu pozbyć się sławnej toalety, której historią, gdyby oczywiście żył, mógłby zainteresować się sam Stanisław Bareja. Tak, przystąpiliśmy do rozbiórki szaletu. W tej chwili trwają prace prawdopodobnie przygotowawcze. Jest firma, której zleciliśmy wykonanie przy rozbiórki tego szaletu i zniknie on z jednostki C. A historia szaletu sięga jeszcze PRL, kiedy to o nowoczesności państwa miały świadczyć nie szklane domy Żeromskiego, a stabilny i poczciwy żelbeton. To jeszcze pamięta ten szalet czasy poprzedniej epoki. Tam miało być przejście, tam miał być ten szalet dla ludzi, którzy będą na przystanku gdzieś tam stali. Potem się plany zmieniły i ten szalet stał się niepotrzebny. Charakteryzował się, mówiąc delikatnie, specyficznym urokiem architektonicznym. Charakteryzował się również kompletnym brakiem przydatności, ponieważ nikt z niego nie korzystał i do dzisiaj charakteryzował się również umiejętnością unikania wyburzenia. Wcześniej chroniła go polityka, co wspomina Paweł Jantura z LCAPL, cofając się do 2010 roku. Dochodziło do awantur na sesjach Rady Miejskiej. Zapadła nawet uchwała, prawicowa większość postulowała przeznaczenie pieniędzy na demontaż tego szaletu. Była zgłoszona poprawka do budżetu. O ile pamiętam, 180 tysięcy złotych zostało przeznaczonych na rozbiórkę. Prezydent tej uchwały mimo wszystko nie wykonał, a pieniądze przeznaczył na remont jednej z dróg na Starych Piekarach. Konkretnie chodziło o 5. Dywizji. I wtedy to właśnie udało się prezydentowi ochronić toaletę. Szalet stanął na linii podziału. Prawica za wyburzeniem, lewica przeciw. Tymczasem budynek robił zawrotną karierę w mediach. Pamiętam wizyty całych ekip telewizyjnych, ogólnopolskich stacji. No to był obiekt kpin na cały kraj. W sprawę postanowiło zaangażować się duchowieństwo, a dokładniej ksiądz Roman Raczak, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża, który zbierał podpisy za wyburzeniem wywołującej spory toalety w ramach legnickiego budżetu obywatelskiego. No przegraliśmy wtedy minimalnie, ale mogę powiedzieć, że na swój sposób dzisiaj się cieszę. Bo z budżetu LBO zostały zrobione inne rzeczy, a teraz za rozbiórkę toalety miasto zapłaci. Także wszystko jest, tak powiem, radosny koniec. Aż w końcu prezydent Krzakowski, co zapewne zapiszą kronikarze, w 2017 roku podjął decyzję ostateczną. Szalet, który przez moment w swojej historii był również piwiarnią, zostanie rozebrany za 35 tysięcy złotych jeszcze w tym roku. Póki co nie wiadomo, co powstanie w jego miejscu. Do 1 stycznia 2018 roku jeszcze trochę zostało, ale my już wiemy, czego możemy Państwu życzyć na kolejne lata. A my życzymy Państwu, aby w nowym roku, który już przecież niebawem nadejdzie, nasze głowy zaprzątnięte były tylko takimi problemami, jak niezbyt urodziwy szalet na Piekarach i jego rozbiórka. Kinga Popiela i Mikołaj Kowalski zdobyli Grand Prix Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych Promocje 2017. Oboje będą mogli dzięki temu zaprezentować swoje wystawy w Legnicy w przyszłym roku. Konkurs odbył się po raz 27. Jury w tym roku oceniało pracę 73 artystów. Do finału zakwalifikowano 30 z nich. Grand Prix przyznano ex aequo Kindze Popieli z Poznania i Mikołajowi Kowalskiemu z Lublina. Są to dwie różne propozycje artystyczne, ale ich siła nośna, wartość artystyczna jest tożsama, powiedziałbym. I stąd jurorzy mieli z tym dylemat, no i podjęli decyzję w ramach swoich prerogatyw, kompetencji, taką jaką podjęli. Praca absolwentki Uniwersytetu Artystycznego z Poznania nawiązuje do pracy ciała, jaką musi wykonać artysta przy tworzeniu swojego dzieła. Ja dokładnie na to ciało zwracam uwagę i praca, którą tutaj prezentuję, jest to zwój, na którym powstała, nie policzyłam szczerze mówiąc, liczby sześcianów, które akurat tam są, aczkolwiek znalazłam pewną metodę na taki uproszczony sposób malowania sześcianu i jakby ta praca jest... Przedstawia po prostu trening, który wykonuje, by namalować sześcian idealny. Mikołaj Kowalski ukończył 2 lata temu Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Do stworzenia pracy zainspirował go Paulo Coelho, który opisywał zagadnienia czasu w malarstwie. Może się to odnieść do tego, ale można też odnieść to do na przykład czasu, który jest potrzebny do powstania pracy.
bo każdy obraz jest po prostu jakby zapisem czasu, który był potrzebny do stworzenia tego. Dwójka artystów oprócz nagrody 10 tysięcy złotych będzie w przyszłym roku prezentowała swoje indywidualne wystawy w Galerii Sztuki. Dążenie do pracy jak najszerzej ciałem, bo to jest tylko jedna jak gdyby z prac, która powstaje w tym kontekście, w animacji ciała. Jest to tylko jedna z tych wielu prac, a ich powstało całe mnóstwo, więc myślę, że po prostu wystawa, którą tutaj pokażę, z której bardzo się cieszę, że będę mogła pokazać swoją działalność szerzej, myślę, że ona tak naprawdę pokaże w szerszym spektrum moje zainteresowania. Promocja to jeden z najważniejszych konkursów w kraju prezentujących twórczość młodych polskich malarzy. To już jego 27. edycja. To już wszystkie informacje na dziś. W imieniu całej redakcji dziękuję za uwagę. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody i życzę przyjemnego popołudnia. Do widzenia.